Dzisiaj przeniesiemy się na nietypową wyspę, która znajduje się za siedmioma rzekami, za siedmioma lasami, za siedmioma górami. A nazywa się ona Wyspa Książek. Dzisiaj macie nietypowe zadanie. Musicie wymyślić nazwę, która będzie się odnosić do tego, jak dostać się na tę wyspę. Jak wam idzie? Dobrze. Świetnie. Cudownie. O, Polu, proszę, przeczytaj ten głos. Książka Mój najlepszy przyjaciel. Bardzo ładnie. Dzisiaj bardzo ładnie. Czytanie moje hobby. Przekonaliście mnie, przeczytam jakąś książkę.